Witam was, ziemianie, na 16. Festiwalu Kabaretów Koszalin 2010 pod patronatem prezydenta miasta Koszalina. Jestem eksperymentalnym robotem Mario 1, wyprodukowanym w warsztatach Technikum Mechanicznego w Koszalinie. Posiadam IQ 475. Przybyłem tu, aby obsługiwać pierwszych osadników na pierwszej polskiej stacji kosmicznej na planecie Vega w gwiazdozbiorze Oriona. Moim zadaniem jest... Cię zepsuło żelastwo. Proszę mnie nie pukać. Kto mnie pukać? My name is Badziewiak. Magister inżynier Badziewiak. Jestem komandorem tego statku kosmicznego. Prostak i cham. Miło mi, Badziewiak. Pan tutejszy? Robot Mario 1, tutejszy. Prostak i cham, nie tutejszy. Co to za tłum? No jak to co? Witam pierwszych osadników na planecie Vega! Którzy wyemigrowali z Ziemi po ostatnich wyborach. Jak się łatwo domyśleć, zasiada tu elektorat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bo nasz statek wystartował 20 lat świetnych temu. Niedokładne dane na temat startu rakiety. No dobra, żartowałem, sorry. Nasz statek wystartował w roku 2011. Ale zgodnie z teorią Einsteina czas uległ skróceniu. Także na Ziemi mamy 2010, a tu na planecie Vega już rządzi samoobrona. Niespójne dane. Badziewiak ma niespójne dane, który teraz jest rok. Halo, Warszawa. 11.01.2018. Halo, halo, kto mówi? Cola. Jaki cola? Pepsi Cola. A kto rządzi w Moskwie teraz? Coca-Cola. A w takim razie kto rządzi w Rumunii? Polokokta. Patrz pan. Nasi się okopali w Rumunii. To jest jakaś kosmiczna wędrówka ludów. Co robić? Trzeba wydać przybyszom koce i śpiwory. Idzie noc kosmiczna. Trzeba się rozgrzewać. O, tam widzę, jeden pan już jest rozgrzany. Napił się polokokty. No. Duchowo rozgrzewać. A, duchowo rozgrzewać. No to na duchową rozgrzewkę najlepszy będzie kabaret moralnego niepokoju. No, zapraszam, zapraszam. No tutaj.
kochani, no chodźcie, no. No proszę, no. Jeju, jak to masz porobione? No mamo, tato, no, witam, w końcu u mnie, w mieście, no. No dzień dobry, dzień dobry. A co to nie można było windą wjechać? Ta szkoda prądu tam, po schodach weszliśmy. No ale jesteście, no jak tam na wsi, wszystko dobrze? Dobrze, wszystko na wsi. Byś tam wpadł, synek, przyjechał, zobaczył, co tam się na wsi pozmieniało. Już nie ma eternitu na obozie, blacha jest. A gdzie eternit? Ojciec do lasu zawiózł. A, wziąłem w nocy, pieprzyłem w dół, nikt nie widział. Tak. Owoców latoś. Synek, papierówek tyle w ogródku leży, żebyś przyjechał samochodem, kufer otworzył, zapakował, bo inaczej zgnije. Placków byś narobił, placków. Albo weź szarlotki. No dajcie spokój tam, jabłka to obciach, ja jem melony. Chcecie spróbować? U nas wczoraj był mielony. Owoce jedź! Nie tam mięcho i mięcho się, dziury w zębach porobią, będziesz miał! O, i skleroza! No dobrze, ale jak wam się w ogóle podoba, jak się tutaj w mieście zainstalowałem, co? No, apartamencik, 150 metrów, centrum miasta, 30 piętro. 4 miliony nas to wszystko kosztowało, no. Bo wnętrze takiego z Izraela robił, no. Co? Izraela? No, Izraela. To już też nie było kogoś innego, cholera. No, ładnie. Tak. No. A synek, które to piętro? 30, mamo. Matko jedyna, zobaczysz, piorun dupnie, to ci dupsko przysmoli. 30 piętro, matko jedyna. To przez okno można do samolotu wsiadać. No, nie bardzo siada, bo się okna nie otwierają. Klimatyzacja jest. Co jest? Klimatyzacja. To kostka w kiblu. A, to wiem, takie zielone, to my mamy. Ty, a powiedz, a w piwnicy sucho masz? Tak. Woda nie podchodzi? Bo jak kartofle wilgoci złapią, to do wywalenia, to człowiek nie zje, świnia też tam powącha, powącha, ryjem trąci i pójdzie. Tato, już tu nie ma piwnicy. O, w kopcu trzymacie? Mamo, no nigdzie nie trzymamy, no w ogóle nie gotujemy w domu, na mieście jemy, o. Mamy tutaj takie sushi na dole. Co? Sushi. Kuchnia japońska. Surowa ryba, ryż, krewetki, wodorosty. Surowa ryba? Mhm. I to japońskie jest? Cholera. Takie cienkie telewizory robią bez tej dupy z tyłu, a ryby nie potrafią dosmażyć? Dziki naród. Dziki naród. Ty, Ignacy. No. Ale te krewetki, to ja wiem, co to jest. No. To takie robale z wąsami, a ofu, ofu! Aj! To ja ci mówię, ja bym po tym zębów nie domył. Bym zębów nie doszarował! Tata takie głupoty gada, tata nawet nie próbował nigdy. Głupi jesteś! Chodź go! O, ty! Ojciec robaka nie próbował! Mało to razy człowiek jabłko jadł, się zagapił, potem patrzę, taka dziura w jabłku dymiąca, robaka nie ma, to gdzie jest. A co to? Wzięło, zrzutnęło, poleciało, przeleciało, wyleciało i koniec, ale żeby się patrzeć nad tymi robalami, to wrona za pługiem idzie, te krewetki wyciąga, ty to zresztasz. Tak. Słuchajcie, pomysł mamy nowy z Aldoną. No, uwaga, kota kupujemy. Pokażę wam zdjęcie. No żeśmy kota nie widzieli. Wczoraj pod sklepem trzepnąłem samochodem jednego. Ignacy. Nie takiego, proszę. Turkmeński kot pustynny. Cholera? Jak to się patrzy na to? Tak. O tak. Nie tak, bo żyrandol tu jest. Co on na ścianie śpi jak mucha? A no. Jaki? Ale paskudnik? Tak. No nie wiadomo, gdzie to ma wlot, gdzie to ma wylot. Człowiek by się chciał czasem do pyszczka przytulić, można się strasznie oszukać. No. Może być. No. I to niebieski, no niebieski, to Aldona wymyśliła, że nam będzie to zasłon pasował. No tak. I jak ten kot? Możliwy? Możliwy. Cholera kota kupują. 30 piętro, apartament, centrum Warszawy. A jednak myszy są. To jest plaga cholerna. Tak. Dobra, dobry kot, to i kreta wyciągnie i wszystko zrobi. Synek, a ta twoja to ona gdzie? Gęsi skubie, w ogródku piele? Siano przewraca?
Nie no, na jogging wyszła. Na co wyszła? Na jogging. Znaczy no, na bieganie. No to mówże na bieganie. Mamo, biegać to se można w trampkach po kartoflisku. A jogging to się uprawia w Nike'ach. Czy? W Nike'ach. A biega się bez majtek. Cholera. Proszę ciebie, jak ciepło nikt nie widzi, może się na golasa przelecieć, ale zimą jak mróz od spodu ściśnie, to matka jedyna. Ty, a propos majtek. To wiecie, jak to się czasy pozmieniały z majtkami. Kiedyś te dziewczyny nosiły takie majtki, że żeby tam kawałek tyłka zobaczyć, to trzeba było te majtki odchylić. A teraz, żeby majtki zobaczyć, to trzeba z kolei cały ten biznes... Ignacy, no naprawdę, no tak się rzeczy to dobrze. Już, dobra, Osia, Osia, Osia! Osia, Osia, o, już! Ogon do góry się grzy, już! O. A my w ogóle, synek, ci nie przeszkadzamy? Tak. Nie, nie, mam w porządku. Ja tylko za 2 godziny wychodzę na konie. Ojciec już się obrobił. Ja już mam poranę, także jak coś to powiesz, to się złożymy na traktor, co będziesz za koniem chodził. To do 19 wiek, to ludzie się będą chcieli. No dobrze, śmiali. Dobrze, ale tak w ogóle zapytam, to w jakim celu mnie tu odwiedziliście? A, no to mów, mów ty. No właśnie, synek. Tak. Bo my żeśmy do ciebie przyjechali z samego Falencina, żeby z tobą poważnie o życiu porozmawiać. Tak, bo byliśmy tam w niedzielę w kościele na 12 na sumie. Ten czerniawy odprawia, taki no tak, wiesz, tak, tak. Ten łysy. Trochę się jąka, ale godzinę ujedzie. A tam ciepło, to człowiek godzinkę przed zemię i tego. Tak. I proszę ciebie, wracamy do domu, tak gadamy o tobie, o tej twojej. Jak ta twoja się nazywa? Aldona. Aldona! A ta cały czas Al Capone, Al Capone! Jak Al Capone? Aldona. Aldona. No. No. I ile wy tu już razem pod jednym dachem mieszkacie? No wie, tata, no z rok będzie, będzie rok. Rok no. Będzie, rok będzie. No to już tam chyba wszystko żeś posprawdzał. Czy tam wszystko no, działa. To może byście się wreszcie, synek, pożenili. Tak. Co, żeby tak po Bożemu było. Tak. Śluby to wiejskie zabobony. My żyjemy nowocześnie. Tworzymy związek partnerski. Jaki? Partnerski. Jak Locha i Knur. Jeszcze se gęby podrutujcie, żeby w ziemi nie ryć. No ale to nie wygłupia się, no to już tam dziecko w drodze. A kiedy wy to rozwiązanie macie? A tak, tak, kradoks się rodzi w maju. To się rodzi. Co się rodzi w maju? No kradoks, nasz syn. Cholera, żeście dziecko nazwali jak jakiś granulat nawozowy? To nie, matko. To nie można jakoś tak po naszemu, jakiś Jasio albo ten Stasio. No nie wiadomo, jak to zawołać. No. Jasio, Stasio. Jesteśmy w końcu w Europie, w świecie. A trzeba się z tego polskiego błota wreszcie otrzepać. A właśnie, bo już mamy zamówiony do porodu basen z delfinami w Kalifornii. No także rodzimy rodzinnie. Z delfinami? To jakaś rodzina nasza? To chyba z twojej strony. Nie no to... No tak. No nie rodzina, ale to takie ryby są. Znaczy, no właściwie ssaki, no właśnie, no jak my. Masz może wódki się napić? Ale raz coś mi w gardle zasłał przez tę klimatyzację, czy coś, do tego kibla chyba z kilogram tego napchał. Tato, a może być whisky? Whisky nie. Fu! Nie. Na myszach pędzone. To kotu nalej, niech se kot pije. Kot pije se robakiem, zagryzie, może łowniejszy będzie. Ja dziękuję. To może chociaż chrzciny jakieś będą. Będą chrzciny? Czy tylko tego prosiaka tak słomą przetrzecie i ruszaj w świat? Chodzi o to, że my z Aldoną od pół roku jesteśmy wyznawcami Międzygalaktycznego Kościoła Wiecznej Wilgoci. I u nas nie ma chrzcin. A co jest? No bo coś musi być, tak? Wierzymy, że człowiek po śmierci zamienia się w mech. Ignacy, tyś tym ostatnio okna utykał.
Czyli nie masz wódki, tak? To daj tego łyskasa, się napijemy. Daj łyskasa, odlej trochę od kota, to mu potem odkupię. Powiedz mu, że mu odkupię. Cholera jasna! O Ignacy, trzeba coś działać, matko, jedyna nasza wina, Ignacy! No, ale co zrobisz? No małego gnoja bym wziął na kolano, tyle zlał. A co, ze starym chłopem się będę bił? Ignacy, my żeśmy go do miasta wysłali, żeby się czegoś nauczył, żeby na ludzi wyszedł, a tu co? A to się zrobił jeszcze gorszy wieśniak niż był. Jak jest? Ja widzę, że muszę nauczyć wszystkich podstawowego gestu kosmonautów. Kiedy pytam, jak jest, wszyscy podnoszą kciuk do góry i wypowiadają staropolskie słowo yo. Uwaga, próba generalna, jak jest? Yo! Super, Osko. No, moment. Proszę pana. Pan podniósł nie ten palec. Od tego palca dwa palce dalej. No. Robot! Przynieś. Ktoś ty jakiś taki zdenerwowany. Byłem zajęty. Na planecie Vega wylądowało UFO. No to załatwcie sprawę, tam z tyłu stoją widły. UFO zjadło widły. Łopatę i siekierę też zjadło. No to już nie mamy tarczy kosmicznej. Robot Mario 1 posiada IQ 475. Poczęstowałem UFO kolą i chipsami. Dostało skrętu kiszek. No i sytuacja jest opanowana, ale na chwilę, bo właśnie na naszej planecie ląduje kabaret młodych panów. Ale ta nasza planeta jest porypa. No. Prowadzić ziemianina. Pochwalony Trójco Przenajświętsza. Oj, w kościele na obrazach to trochę inaczej wyglądało. Proszę wstać. Nie jesteśmy żadną Trójcą Przenajświętszą. A, to ja znaczy dopiero na bramie. A święty Piotr to który? Tu nie ma żadnego świętego Piotra. O, to się na górze pozmieniało. No u nas na górze też duże zmiany. Małe miały być małe, ale wybrali większego. Na szczęście. Pan jest ziemianinem? A wy co? Kablem połączeni czy co? Connecting people. Ho, 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 ho. Chyba connecting debil. Pytaliśmy o coś. No to pyta. Czy pan jest ziemianinem? No tak, Kazimierz Ziemianin we własnej osobie. Wita cię Rada Starczych wraz z całym zgromadzeniem. Nie no. Nie przedstawiać nie trzeba, ja wierzący. Tylko zdziwiony, że tyle narodu w niebie. I sami Polacy, no. O Kazik, ty o chlaptusie, też tutaj. No widzisz, komuchu stary. No. Jak on jest w niebie, to pewnie i Stalina spotka. Wyjaśnijmy sobie jedno. Nie jesteśmy żadną świętą Trójcą, tylko Radą Starszych Planety XXX. A, to wy ufolutki.
Nie kurwo teletubicie. A to czemu akurat nie porwali, co? Zobaczyliśmy kręgi w zbożu. A tu żadne kręgi. To Heniek z dancingu wracał i orła w zbożu robił. Ale obok tego orła były jeszcze dwa pawie. No to Heniek jak nic. No. Tak, tak. Ale to co? To wy mnie na narządy wzięli? To od razu mówię, jak każdy Polak wątroba do dupy. I nerki też jednej nie mam, bo oddałem świni w zamian za serce. Nie chodzi nam o narządy, tylko o informacje na temat ziemi. No, to ziemi mam 3 hektary, a... Chodzi nam o całą ziemię. No dobra, jeszcze 2 niezgłoszone, napisz 5, no. Jaki kraj pan reprezentuje? Polska, bo Polska jest najważniejsza. Przynajmniej jeden kosmita tak gadał. Ale miał być reprezentant ziemskiej cywilizacji. Poproszę o ra. No, mam to na końcu języka. Ra? Or. Dziękuję. Jak u was z gospodarką? O panie, zapieprza się przy gospodarce. Od rana do wieczora, ręce urobione, płaton w górę. Nie. No. Pytamy, jakie macie w Polsce PKB? A nie, PKB to nie mamy. Mamy tylko PKS i PKP. Ale jak będzie trzeba, to i się PKB załatwi, nie? Gejów też nie było, Unia zarządziła, to co? A co to jest ta Unia? Panie, to dopiero jest kosmos. Ich zdaniem ślimak to ryba, a marchewka to owoc. Ale że pieniądze dają, to siedzę cicho i krupię te owoce. Tego, co ustalono, raz w tygodniu gromadzicie się wszyscy razem. Tak, w niedzielę, w świątyniach z całymi rodzinami. W jakich świątyniach? A to już zależy od wyznania. Różnie. Tesco, Real, Carrefour. Pani, ale są też galerianie złobi. Ale to po babrańce, bo jak się można rypać za deski i gwoździe. Jaki macie system uzbrojenia? Normalnie sztacheta, brona i kosy. Jest też straszna broń biologiczna. Co to ta broń biologiczna? Gnojówka. A te, kosmite, ja też mam postulaty. Jakie? No tak, po pierwsze to tak, na ziemi zrobicie porządek z tym swoim spotkiem w Katowicach, bo straszna wiocha. Po drugie zabierzecie tego swojego kosmity Palikota i tego... I jeszcze tego Paligupa Macierewicza. A gratis weźcie sobie Jarka. Czego używacie do teleportacji? Do czego? No, jak się przemieszczacie? Szczamy w krzakach, co komu do tego? Pytamy o transport. No to ja już mówił, PKS i PKP, ale to żadna teleportacja, zwykła mordęga.
Mamy tu w raporcie napisane, że Polacy grają w piłkę nożną. Tak, ale w Niemczech. Ale robimy teraz w narodzie takie ogólne poruszenie, zrzuta i będziemy tych naszych piłkarzy odkupywać od Niemców. Nie będzie nam Niemiec piłkarzy Germanię. Tak nam dopomóż Roger Pereiro. Słyszeliśmy, że jesteście w stanie klonować owce. No jak na razie to tylko barany i w Sejmie mamy kumulację. Ja się tylko boję, żeby mi się baba nie sklonowała. Durna bziągwa. Putin. Co pan mówi nazwisko Putin? Ale wy macie zryte cabany, no. Znaczy, ja osobiście z Putinem się nie znam. Znaczy, znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. A Obama? O panie, to nie byle kto. To pierwszy ciemny w Białym Domu. Proszę nam coś powiedzieć o Pentagonie. O Pentagonie chyba o samogonie. O Pentagonie to dużo nie wiem, ale o samogonie, panie, mogę godzinami normalnie. Kogoś ty mi przyprowadził. Powaliło? Cię? Odeślemy pana na ziemię. Po powrocie nic pan nie będzie pamiętał. A to ja na ziemi mam tak często. Wiecie, jak brymuchę sobie walnę, to jest takie, że czasami trzy dni. Co to jest brymucha? A to takie nasze narodowe dobro, taka wódeczka z wojskiej roboty i jak prawdziwy narodowy człowiek, tak się składa, no, taki. My Polacy nigdy w goście na pustaka nie idziemy, nie? Także co, spróbujecie? Spróbujemy? Nie jemy, tylko pijemy, tu się pije. No to polej. Sam se polej, kieliszków nie mam. Tylko żebym ci miarki nie poczaskał. Ła, no, musiała się twoja babcia na jakiegoś Polaka zapatrzeć. Ale to kopie. I poszło zwarcie po kablu. Co? Te, ja bym też tak chciał, wiesz? Ja bym też tak chciał, żebym się napił, a kto inny się zataczał. Co pan najlepszego na rok? Spoko, dojdzie do siebie. Muszę go teraz zanieść do laboratorium. A u nas to się wozi na izbę wytrzeźwień. Ty. E, UFO! A co ze mną? Pan niech wraca na ziemię! Co na ziemię? Na ziemię wracać, tak! Wrócę na ziemię, to będą mi teraz całe bziochy palcem wytykać, że mi kosmójci tyłek wygrzmocili. Państwa, pewnie każdy z Państwa lubi święta. Pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, 1 maja, 3 maja, 11 listopada i tak dalej, i tak dalej. Ale uwierzcie mi, są ludzie, którzy nie lubią świąt. Żadnych. Roboczych niedzieli, to miało wszystko łączyć nas, a dzieli
zabieraj mu. Na hotdogi wstępuj często w nasze progi. Tu napije się Powera, co cię nieźle sponiewiera. A za punkty kupisz żonie naszyjnik i pompkę. Na stacji, tak się pracuje na stacji. Na stacji, gnie ma, ja nie mam racji. Nie lubię świąt i tych długich weekendów. Miał być dawno, a nie widać happy endu. Klienci walą żywo, rzadko który po paliwo. Zamawiają wciąż hotdogi, a mi w dupę włażą nogi. Wkładam kurtkę i wychodzę tankować gaz. Na czas. Na stacji, tak się pracuje na stacji. Na stacji, firma, ja nie mam racji. Nie lubię świąt tych roboczych niedzieli. To miało wszystko łączyć nas, a dzieli. Pierwszy maja, święto pracy, wokół bawią się rodacy. A ty stoisz jak ten ciula i sprzedajesz wciąż regula. Wpadaj częściej tu na stację, jestem zawsze. Na stacji, tak się pracuje na stacji. Na stacji, gdzie ma, ja nie mam racji. Na stacji, tak się pracuje na stacji. Na stacji, gdzie ma, ja nie mam racji. Nie lubię świąt tych roboczych niedzieli. Wszyscy wolne mają dziś, a zapomnieli. Ole! Jak jest? Jak jest? Dzień dobry, przyjechałam z planety Ziemia. Witam osadniczkę. Znaczy, ja nie w sprawie osadnictwa, szukam męża. Przyleciał tu rakietą. Jak wygląda mąż? No, taki pańskiego wzrostu. No, tak podobnej postury. Gdzieś tu się ukrywa. Marian ma na imię. Taki. Taki byle jaki, przygupi trochę. Wyszukiwarka nie wykryła osobnika Marian. Na planecie Vega wszyscy mają IQ powyżej 200. Oprócz pani. To Dody też tu nie ma? Rakieta powrotna za 10 minut startuje z terminalu numer 1. Proszę się spieszyć. No, nie ma się co spieszyć, jak nie ma Mariana. No to może kto inny. Niebezpieczeństwo. Ja tam wcale nie chciałam wyjść za Mariana. Matka mi kazała. To świnia. Że przepraszam, co? Nic. A, nic. A tego, a jak pan ma na imię? Mario 1. O, jak pięknie. O. A pan, co to tak, panu tak świeci, to pan jest robotem?
jestem robotem. No ja też robotna jestem. Taki robot kuchenny. Taka jakaś fajna z nas para jest. Tak do kompletu przydałby się jeszcze taki mały robocik. Pan umie majsterkować? Niebezpieczeństwo. Trzeba się ewakuować. Nie, czemu ten... Ojej! Żabka mi się odkleiła od ropuchy, znaczy od pończochy. Niebezpieczeństwo, zagrożenie trzeciego stopnia. O, może pan potrzyma? Zalecana jest natychmiastowa ewakuacja. A gdzie się ewakuujemy? Jaki ty szalony jesteś? Ty mnie kochasz, czy ty mnie nie kochasz? No! Mam cię! Tu się schowałeś! Byś się wstydził, to ja cię szukam po całym kosmosie! Przygotowałam w domu golonkę w kapuście i piwo, a ty co? To nie można było tak od razu powiedzieć! Chodź, lecimy do chałupy, zanim wystygnie, no. Musisz mi to wszystko wytłumaczyć, no. Ja ci to wszystko w domu wytłumaczę. Kabaret Sketchów męczący. Cześć. Drodzy Państwo, mamy dla Was najnowsze notowanie hymnu Euro 2012. Powitajcie wielkimi brawami naszych piosenkarzy. Wielkie brawa dla nich. Oni wcielą się w różne postacie i grupy społeczne, a na dobry początek pokażą Wam, jaką taktykę szykuje na Euro 2012 trener Smuda i jego piłkarze. Oto propozycja trenera Smudy! Żeby nie padł gol, trzeba na pozycję wracać, subagować, gdy ostry kąt. Przeciwnika bić, kiedy sędzia się odwraca, i kopać w krok. Drodzy Państwo, ale nie tylko nasi piłkarze przygotowują się do Euro 2012. Cieszą się również polscy duchowni. Dlaczego? Bo będą nowe stadiony. I co się wtedy stanie? Oto propozycja polskich duchownych! W górze tyle rąk, w górze tyle rąk. Tyle wiernych rąk. Nie wiadomo skąd wyciągam kropidło. Być księdzem to jest prestiż, zarobista sprawa, wierz mi. Zanim zacznie się, jeszcze jedno zrobię. Pozostaje tylko moment, chwila, a poświęcę to. Wezmę za to miliony monet. Dzięki Boże za euro. Dzięki! Drodzy Państwo, a teraz kolejna propozycja, bo jadą do nas różne nacje. Jadą na przykład Włosi, ale Włosi wjeżdżają do Polski i patrzą, jaka jest w Polsce droga. Jaka jest w Polsce droga? Propozycja Włochów! Propozycja Włochów, ale już na autostradę A4 w Skorzelcu wjeżdżają Niemcy. Oto propozycja Niemców! Polizei, 3, 4 Polizei, 5, 6 Polizei, 7, 8 Polizei. A
już ze wschodu wjeżdżają do Polski Rosjanie! A z południa wjeżdżają do Polski Czesi! Drodzy Państwo, wielkie brawa, to były propozycje naszych sąsiadów, ale również polskie mniejszości seksualne cieszą się na Euro 2012. Przyjadą najśliczniejsi piłkarze Europy. Oto propozycja polskich mniejszości seksualnych. A teraz kolejna propozycja, bo martwią się nasi polscy raperzy o stan przygotowań do Euro 2012 i postanowili złożyć swoją dosadną propozycję. Oto propozycja polskich raperów! Propozycję hymnu Euro 2012 ma również znany i lubiany zespół Vader. Oto propozycja zespołu Vader! Dziękujemy! A teraz propozycja, na którą wszyscy czekaliśmy. Propozycja naszych wspaniałych polskich kibiców. Oto propozycja polskich kibiców. Panowie, taką piosenkę, co będziecie śpiewali po każdym meczu reprezentacji bym poprosił. Po każdym meczu, tak? Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dziękujemy bardzo, kabaret z Kaszą, męczący hymn Euro 2012.